Wyobraźmy sobie kraj złożony wyłącznie z jednej wyspy na jeziorze, i że na tej wyspie mieszka tylko jeden koleś. Ma jeden dom i kawałek gruntu, gdzie można uprawiać rośliny. Ale chce sformalizować tę swoją gospodarkę. Tworzy więc instytucje podobne do tych z bardziej złożonych gospodarek. Postanawia więc otworzyć firmę. Narysuję tu jego firmę. Postanawia stworzyć jednostkę, którą nazwiemy firmą czy też korporacją. To jest jego firma. A sam siedzi tu. Stanowi jednoosobowe gospodarstwo domowe. To jest on jako gospodarstwo domowe. Postanawia przekazać firmie rozmaite czynniki produkcji. Daje firmie czynniki produkcji. Wynajmuje swój budynek, daje kapitał, dzierżawi firmie ziemię. Daje ziemię. A ponieważ także pracuje w firmie. To daje pracę. Jest właścicielem firmy, on wymyślił tę działalność, więc daje także czynnik produkcji, który nazwę przedsiębiorczością. Przedsiębiorczość. A firma wnosi opłaty za wynajem tych czynników. Firma płaci mu. Płaci za to, że wolno jej korzystać z tych wszystkich rzeczy. Wnosi więc opłaty za wynajem kapitału. Samego budynku, czyli budynek. Rozpatrujemy tę sytuację w jednym roku. Powiedzmy, że za budynek firma zapłaci 1000 zł za rok. Za wynajem budynku. Roznaczmy wyraźnie, że to czynsz lub dzierżawa. Czynsz za budynek da mu więc 1000 zł. Co do ziemi. Za ziemię facet także dostanie pieniądze. Powiedzmy, że kolejne 1000 zł. Jest też jego wynagrodzenie, czyli opłata za pracę. Tak to można widzieć. Firma wynajmuje jego czas i energię. Za to także dostaje, powiedzmy, 1000 zł rocznie. On dostaje więc 1000 zł czynszu za budynek, 1000 zł za grunt i 1000 zł swojego wynagrodzenia oraz zysk, który płynie z firmy. Bo przecież facet jest jej właścicielem. Można to nazwać rekompensatą za jego przedsiębiorczość. Zatem, jeśli spojrzymy tylko na tę część, na te dwie linie, gospodarstwo domowe, czyli on, zapewnia firmie czynniki produkcji, by zakład wytwarzał przydatne rzeczy, produkował towary, świadczył usługi, a ponieważ firma będzie to robić, gospodarstwo domowe przetrwa. On potrzebuje mieszkania i żywności. Pracuje w firmie, ma ziemię itd., więc może wytwarzać trochę żywności. Firma Sprzedaje mu towary i usługi, a w szczególności żywność. Żywność. I jeszcze wynajmuje mu mieszkanie. Jak widzicie, układa się to kołowo. Facet wynajmuje własną nieruchomość od siebie, ale to jest jeszcze bardzo prosty przykład. Już przy jednej osobie lub firmie więcej sytuacja się znacznie komplikuje. Koleś dostaje więc żywność i mieszkanie, a w zamian za to wszystko zapłaci firmie. W zamian za to będzie płacił firmie. Zapłaci firmie. Zdaję sobie sprawę, że nie ma dużego rynku. Sam jest rynkiem. Ale powiedzmy, że za żywność postanawia płacić 2300 zł. Tyle rocznie za żywność. A za korzystanie z mieszkania, które wynajmuje od firmy, płaci powiedzmy 1200 zł. Taki czynsz. Można tę sytuację różnie interpretować. Na przykład z perspektywy gospodarstwa domowego. Jakie są wtedy całkowite wydatki? Całkowite wydatki zamykają się w kwocie 3500 zł. Zapiszę zatem. Całkowite wydatki. Całkowite wydatki gospodarstwa domowego. 3500 zł. A jaki jest całkowity dochód? Facet dostaje po 1000 zł za budynek i ziemię, 1000 zł wynagrodzenia. I ma jeszcze zysk z firmy. Nie znając zysku, nie podawajmy na razie całkowitego dochodu. Zapiszę na razie tutaj całkowity dochód. Poznamy jego wartość, gdy obliczymy, jaki zysk przynosi firma. Teraz zastanówmy się, jak to wygląda z perspektywy firmy. Jaki jest przychód całkowity firmy. Przychód całkowity firmy. Przychód całkowity. Firma dostaje 2300 zł za żywność. Plus 1200 zł czynszu. Co daje 3500 przychodu całkowitego. Firma dostaje 3500 zł rocznie. A jakie ma wydatki? Tu będą jej wydatki. Myślmy o zysku ekonomicznym. O tym, ile pieniędzy wychodzi z tego przedsiębiorstwa. Zatem wydatki. Na budynek. Za budynek firma musi zapłacić 1000 zł. Za ziemię firma musi zapłacić 1000 zł. I za pracę. Za pracę również musi zapłacić 1000 złotych. A to, co zostaje, stanowi zysk. Zakładamy, że nie ma podatków, i wtedy różnica między przychodami a wydatkami to będzie zysk dla właściciela. 3500 odjąć 3000 daje nam 500 złotych zysku. Zysk 500 złotych. Zysk ten trafi do właściciela firmy, a tak się składa, że to ten facet. No i dostanie te 500 zł zysku. A jego dochód całkowity to będzie 3500 zł, jak uwzględnimy zysk z firmy. Dobrze, jeśli dochód wynosi choć tyle, bo facet tyle wydaje rocznie. No rozrysowałem to wszystko, by pokazać Ci kolisty przepływ towarów i usług. Tu mamy towary i usługi. Towary i Usługi. Firma zapewnia gospodarstwu domowemu towary i usługi, a ono zapewnia firmie czynniki produkcji. Spytasz, czy inne firmy nie zapewniają czynników produkcji? Tak, mogłyby, gdyby tu były. Ogólnie, w gruncie rzeczy, zawsze firmy są czyjąś własnością, dostają czynniki produkcji od gospodarstw lub do nich należą. Można więc powiedzieć, że ostatecznie to gospodarstwa domowe dają firmom czynniki produkcji, czynniki produkcji, a w zamian za czynniki produkcji gospodarstwa domowe dostają od firm dochód w postaci opłaty za wynajem różnych czynników produkcji. W zamian za towary i usługi gospodarstwa domowe dokonują wydatków, które również mogą zostać uznane za przychód firmy. Skoro skupiamy się na wyspie, to on byłby wyspiarskim ekonomistą. Pytałby: Jak zmierzyć całkowitą wartość produkcji mojego kraju? Nazwalibyśmy to produktem krajowym brutto. I jak byśmy go zmierzyli? Licząc tylko wydatki całkowite czy raczej wydatki całkowite i dochód całkowity a może to, to i jeszcze przychód wtedy policzylibyśmy to trzykrotnie. Przychód całkowity firmy, wydatki i dochód gospodarstwa domowego. Każda z tych rzeczy daje 3,5 tysiąca zł. Ale policzylibyśmy to potrójnie. A wystarczyłoby zmierzyć jedną z tych rzeczy. Moglibyście powiedzieć, że wasz produkt PKB, produkt krajowy brutto, to wydatki całkowite gospodarstw domowych, które wynoszą 3500 zł. Albo, że PKB to dochód całkowity gospodarstw domowych, czyli też 3500 zł. Przychód całkowity równa się wydatkom całkowitym. Rozpatrzyliśmy sztuczny przypadek wyspy z jednym człowiekiem, który wynajmuje własną pracę, wykorzystując firmę jako rodzaj nośnika. Konsumuje własną pracę. Wynajmuje dom od firmy, której wynają swój dom. To jest bardzo kolisty model. Mam nadzieję, że już rozumiesz, jak krążą zasoby.